Cześć, z tej strony Gilatki, zapraszam was, moi drodzy, na nową grę na kanale, która nazywa się Bee Island, na której będziemy dzisiaj testować oczywiście budowanie pszczółek. Na początku każą nam zbudować oczywiście, musimy zbudować trzy nowe miejsca dla naszych pszczółek. Wszystkie budynki muszą być połączone, jakby z tego co rozumiem, żeby się nie zatopiły. Dobrze. Aha, bo to jest woda wszędzie dookoła. Okej, teraz dopiero zwróciłem na to uwagę. Niech będzie w takim razie. Okej, podniosło się wszystko. Bardzo ładnie, bardzo fajnie. Mogę też zaznaczać z jakiegoś dziwnego powodu, ale okej, niech będzie. Aha, i tu jest w ogóle, mogę stop work. Okej. Now let's build a wax factory. Które to będzie wax? To jest wax factory. Aha, to ma w ten sposób kształt. A mogę to gdziekolwiek indziej przypiąć, czy... Muszę to jakoś obracać? Nie wiem. Czyli w te puste mogę wsadzać. Dobra, niech będzie, proszę bardzo. Teraz zacznę przenosić surowce. Pokażcie, jak przenosicie surowce. W sensie latają z takimi wiadrami. Ej, idą rzeczywiście po ten piasek. Gdzie ta leci? Co ty robisz? Co ty będziesz robiła, pszczoło? O kurde, ej, tu są... to ty tu lecisz coś zebrać. Aha, dobra, i mamy 21 na 500 pojemności. I mamy 12 na 300 pszczół, które możemy mieć. Aha, i ona tu coś znosi. Dobra, wszystko rozumiem w takim razie. Dobra, zniosły, jest Wax Factory. Bardzo dobrze. Teraz tak. Pollen, nectar are basic resources. Okej, czyli pollen to jest to takie żółte, czyli pyłki. I nektar. Nektar to jest takie szare. Okej, to pozostałe surowce. Wydobywają je z pobliskich wysp z kwiatów. No to jest logiczne jakby, nie? Jakby nie patrzeć. Potrzebujemy produkować resztę. Okej. Bardzo dobrze. Potrzebujemy też... Aha, czyli mają... jak jest na wodzie, powiedzmy, to jest bardziej niestabilne. No dobra, może być w takim razie. Aha, czyli to jest ten limit, powiedzmy, że możemy mieć 5 maksymalnie. Jest w ogóle następna fala napisana też jeszcze, więc nie wiem, czy będziemy atakowani. Tak mi się wydaje, że będziemy atakowani. You should also know that we have a bee in the camp of the enemy. Repainted as a hornet and we haven't noticed... Okej, czyli gdzieś tam jest. Dobrze, niech będzie w takim razie. Przemalowana pszczoła na szerszenie jakiegoś czy coś. Co prawda nie wiem, czemu wielkości miałyby się zgadzać, ale okej, niech będzie. Musimy w takim razie się rozbudowywać, budować fabryki i tak dalej. No dobra, w takim razie let's complete tutorial. Tutaj dostajemy coś, tutaj mamy nasze statystyki, mamy ile pszczół, ile budowniczych. Jednego budowniczego tylko mamy, kurde. Jeśli by zginął, to byłoby... problematycznie bym powiedział. No dobra. W takim razie musimy się rozbudować. Zrobiliśmy to. Możemy też... Aha, tu nie mamy jeszcze blokowane nic. Mamy kindergarten, military builder. Okej, czyli możemy też je postawić. O kurde, to cztery aż musimy dobudować. I to jest demolition mode. Dobra, czyli raz, dwa, trzy i to jak to było? Tu cztery? Ty czy tu cztery? Nie pamiętam. I tak się rozbudujmy w ten sposób. Dobra, coś tu zassały. A, bo wzięły ten. Wzięły ten. Ten woks cały. Czyli... Jak to jest? Wosk. Woks. Nie jest napisane w ogóle, czego potrzebuję. Szczerze mówiąc, dobra, możemy zrobić jeszcze research center. Started by the brightest bee minds. No, oczywiście, zbudowałem to tak, że totalnie nie tak potrzebuję, ale niech będzie. No niech będzie. Co tu jeszcze mamy w ogóle? Pollen storage. A, czyli możemy więcej pyłku mieć i więcej czego? I więcej nektaru. Ale nektaru i tak mamy full. A właśnie, a co teraz tak? Bo... A, to jest miód. To jest nektar, dobrze. To jest... A tu mamy wax. Dobra, czyli tak naprawdę nie potrzebujemy na razie więcej totalnie. Myślę, że jest okej. Kindergarten zróbmy. Niech sobie będzie tutaj. Nie wiem, czemu akurat miałby być w tym miejscu, ale niech będzie. Możemy też, musimy jakoś właśnie łączyć to, więc może tutaj. W takim razie dajmy sobie, jak są te storage, dajmy nectar storage tutaj. Niech będzie połączony jeden z drugim. Widzę, że i tak go szybko zapełniał. Mamy pollen storage. Nie potrzebujemy chyba tego na razie. I tu są jeszcze w ogóle jakieś inne rzeczy. Kurde, to jest cudo. O kurde, research center to jest jakiś żart po prostu w tym momencie. Dobra, możemy tu uzupełnić. O kurde, no powiem wam, że to będzie niemała gratka do zrobienia. Na pewno tutaj. Start growing bees, click on the newly built green garden. Okej, dobra, dziękuję. Klikamy go. O, mogę wybrać. To raise bees you will need eggs and honey. Jajka są, z tego co widzę, jest ich 6. I miód też mamy. Dobra, czyli możemy zrobić zwykłą pszczołę. Możemy zrobić żołnierza albo budowniczego. Na razie myślę, że dwóch budowniczych. I potem możemy robić żołnierzy. Mogę zrobić kolejkę, jaką tylko sobie życzę? Tak mi się wydaje, że tak to wygląda. Okej, zobaczymy tak naprawdę. Gra wydaje się bardzo fajna. Z tego co wiem, potem ma jeszcze dodany fajny motyw. Jeśli chodzi o...
I zrobimy sobie tu, tu i wydaje mi się, że tutaj też potrzebujemy jeszcze. To się jeszcze zapełni, okej. Że potem możemy jeszcze jakby bardziej z pierwszej osoby widzieć to, jak to wszystko wygląda. Okej, jeszcze potrzebujemy tylko trzech tutaj. Raz, dwa, trzy. Dobra, i to powinno być wielkościowo odpowiednie totalnie dla nas. Widzę, że na razie tutaj nic się nie dzieje. Zobaczmy sobie po mapie, jak to wszystko wygląda. Tu jest pyłek z kwiata. Tu jest wulkan z kokosami, niech będzie. Tu jest nasza wyspa. Raise bees, you need... No dobra, to już wiem. Aha, miód produkowany jest w fabryce miodu i może być wykorzystywany przez Research Center. Can be... A, może być odkryty. Okej. Okay. Jajka pojawiają się od królowej na środku, zajmuje 30 sekund. No dobra, to nie jest jakiś wielki problem. A i możemy wybrać właśnie to, jaki typ pszczoły. Dobra, czyli tu coś jeszcze jest. Tu w ogóle jest jakiś człowiek chyba opala się. Nie będę w to wnikał. Dobra, to jest chyba granica mapy, powiedzmy. I tu jest jeszcze ta jedna wyspa. Okej, okay, no dobra, to jest sporo tych rzeczy. A i tu też latają. Okej, okay, no jakby tu nic więcej chyba nie ma, przynajmniej na razie. Więc na razie staramy się powiększyć naszą budowlę pszczół. Jakkolwiek by to nie brzmiało, dobra, jest. Proszę bardzo, Research Center budujemy w takim razie. Czyli to jest nasz kindergarten, który wykorzystuje miód i tak dalej, żeby robić. A gdzie jest fabrykę miodu musimy odblokować dopiero poprzez Research Center. Dobra, czyli mamy miodu ograniczoną ilość, którą możemy zrobić. A czy, która, a to, a bo to jest nasza ta, to jest królowa. Ja się zastanawiałem, przecież to jakiś monument jest czy coś. No na razie mamy budowniczych jakiś tam. Więc coś się z tym dzieje. Powiem wam, że fajnie to wygląda powoli. Zaczyna to naprawdę fajnie wyglądać. Teraz możemy zobaczyć. O, mamy ile mamy zebranego. Ambrozja, potem jeszcze jakiś utwardzony ten. No jest sporo rzeczy do odblokowania. Mamy trzech budowniczych. Bardzo przyjemnie, szczerze mówiąc. Cały czas chyba też wojskowi się robią. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak wojskowi wyglądają. Jakby Protector of the Queen, unlike villagers, these beasts will fight to the death to in defense of the hive. Okej, okay, czyli w teorii robią to? Jakby, czemu on pobiera miód stąd? Czemu tu jest jajko, a tu jest... O, wyszedł! Czy to jest żołnierz? Żołnierz! To prawda, wyglądają bardzo podobnie, ale niech będzie. O kurde, ile to jest rzeczy do odblokowania! O kurde! Dobra, musimy kliknąć, żeby wybrać jakiś. Możemy wybrać dzidy. Zwiększa obrażenie o 25%. Możemy zrobić Honey Factory. Myślę, że powinniśmy od tego zacząć. A, za to zaznaczyłem. The factory produces honey by consuming nectar and pollen. Resources to research. Collecting resources in research center. Dobra, zaznaczyłem. Mam rozumieć, że to w tym momencie już się zacznie robić. Ktoś tu będzie pracował. W takim razie. Chyba dorzucałem. Tak, dorzucają, dobra! A i tu jest taka mała pszczółka, ten, chciałem powiedzieć, doktor. O, mogę bardzo blisko. Siema. Ale robicie robotę, kurde. Nice. Zielone, czyli jeszcze brakuje nam tego pollen. Dobra, jest wszystko. A i czas, czyli jak dostarczą, to tylko czas nas od tego dzieli. Witaj, królowo matko. Królowo matko. A ja mogę bardzo nisko sobie objechać. Dobra, jest! First research. Dobrze, w takim razie zróbmy save yourself. Co to jest? Allow the order to non-fighting beasts to stop what they are doing together around the queen. A po co miałyby pójść? Aha! Czyli jakby mnie zaatakowali. No 3 minuty zostały. Dobra, zróbmy to w takim razie. Żeby też inne pszczoły mogły tu cokolwiek robić. Aha, bo te zbierają surowce. Dobra, czyli zwykłych też w teorii byśmy potrzebowali. Miodu nie mamy w ogóle. Musimy tworzyć ten miód teraz. A, ja muszę zbudować pod miód. Chwila. Honey Factory. Chyba to mogę tu zmieścić. Albo może tu. I tu zbudujemy dookoła, bo to jest zaraz obok. To będzie lepsze rozwiązanie. Raz, dwa, trzy i cztery. Dobra, i budujcie w takim razie. Budujcie i zrobimy to wszystko. Będziemy musieli też trochę właśnie tych zwykłych zrobić. Ale mogę też chyba drugi kindergarten zrobić, nie? Mi się wydaje, bo... Jajek mamy, ale miodu nie mamy, no tato. I tak na razie nic to nie zmieni, szczerze mówiąc. Więc musimy trochę poczekać. Za 2 minuty coś się będzie działo. Zobaczymy, co się będzie działo. Nie mam też za bardzo nic chyba do obrony. Mam trochę tych pszczół obronnych, ale chyba też z 5 mam. No dobra, to jest już coś. Dobra, możemy zrobić w takim razie Honey Factory. Powiem wam, fajnie to wygląda. Wygląda jak taka, powiedzmy, strategiczna gierka, ale naprawdę fajne jest. Potem podobno właśnie jest inny wygląd, ale to zobaczymy sobie z czasem. Dobra, na razie czekamy. Na razie muszą ukończyć budowę, na razie zwożą rzeczy. Nie mogę też chyba zobaczyć, jakie surowce są na to wymagane, niestety, ale to już nie jest jakiś tam wielki problem. A tu w ogóle odblokowujecie. Jest, save yourself. Dobra, to zróbmy te dzidy, skoro jeszcze mamy jakąkolwiek szansę na zrobienie czegokolwiek. Dobra, to się chyba już kończy budować. Jest! Jest Honey Factory. Tylko teraz pytanie. Możemy zwiększyć tutaj priorytet. Okej, czyli że to jest ważniejsze jakby. I
I to jest alarm, dobra, czyli jak będzie coś, to klikam alarm i się pojawią i wszystkie przyjdą tutaj pomóc. Dobra, niech będzie. Tu są jeszcze jakieś strzały, nie wiem, czy są jakieś balisty, czy cokolwiek takiego. Tu dzidy, tu jest jakieś kwacza. Bronia, broń, this weapon fires a solid wall of arrows. O kurde, czyli ściana tych. O kurde, ściana strzał, jakby coś nas atakowało, to byłoby też spoko. Dobra, jest miód, pierwszy miód się zbiera, czy one muszą je przenieść, ten miód? Powiedzcie mi. Czy wykorzystujemy nektar i wykorzystujemy pyłek, żeby to zrobić. Brzmi to bardzo spoko. Aha, czyli na razie wkładają tu miód. Dobra, no to bardzo dobrze. No, o, jajko wjechało. O kurde, inkubuje się normalnie. Patrzcie. Dymek leci. Nice! Fajne to jest, szczerze mówiąc. Bardzo przyjemne. Co ja tak naprawdę dalej powinienem blokować? Myślę, że miejsce już nie jest mi jakoś wymagane za bardzo. A nie, żołnierze chyba mają takie... Nie, to jest budowniczy. Dobra, on ma młotek w ręku po prostu. 30 sekund, kolejna fala. Nie wiem, co się stanie w tym przypadku. Potrzebujemy więcej tych. Dajcie miodu, miodu dajcie. Musimy też więcej zrobić normalnych tych widzę, bo wtedy będzie tu nam produkcja wolniej szła. Dobra, jest żołnierz kolejny. Powinniśmy mieć 6, jest 6. Bardzo ładnie. Tu są w ogóle szkoła, baraki, centrum medyczne, militarny bunkier. To jest masa rzeczy do roboty tak naprawdę. 10 sekund. Nie wiem, co jeszcze się stanie, szczerze mówiąc, ale... Czy tu już zrobiliśmy te dzidy? Za 6 sekund będziemy mieli. Nie zdążymy z tymi dzidami. Chyba, że... Dobra, jest jeden. I czy ja muszę to jeszcze coś jakoś kupować? Nie jestem pewien. Dobra, co się dzieje? Tu coś jest. A, że zrobiliśmy? Co się dzieje? Czemu są wykrzykniki? Co się dzieje? O, szerszeń przyleciał! O kurde, gonią go. O, pokonały go! A nie, pokonują go, walczą z nim. Dobra, jest! Walka! Mają dziny! A, to się opłacało. Jedną pszczołę straciliśmy. Jedną. Woo! Te głupie szerszenie, nice. Dobra, że są większe, to co? Okej. Powiększmy nasze. O, no powiem wam, że musimy to teraz powiększyć wszystko i tak dalej. Ale, moi drodzy, ja dziękuję wam bardzo serdecznie póki za oglądanie. Jeśli chcecie więcej zobaczyć Beehive, który wygląda się... Przepraszam, Beehive, Bee Island oczywiście. Byście chcieli więcej zobaczyć, dajcie znać w tekście komentarzy. Będzie to bardzo, bardzo fajne i przyjemne. Potem jeszcze jak potem są jakieś wieżyczki, inne rzeczy. To jest naprawdę kozak. Ale póki co, dziękuję serdecznie, trzymajcie się ciepło. No i cześć!